Katowicach ruszył sezon rowerowy. Od 1 kwietnia do dyspozycji mieszkańców jest ponad 80 stacji z rowerami miejskimi. Rośnie liczba stacji. To niezwykle cieszy, że w tym pandemicznym czasie udało się wysiłkami naszymi miasta, ale i naszych partnerów sponsorskich, którzy także fundują takie stacje. Docelowo będziemy ich mieli łącznie w mieście 107. Startujemy z 85 i od 1 kwietnia do 1 listopada liczę, że rower będzie jeszcze popularniejszy niż był w poprzednich latach. Aktualnie mieszkańcy mają do dyspozycji ponad 800 rowerów. Ponad 20 rowerów typu cargo, umożliwiających przewóz jakichś ładunków, które rowerzyści mogą chcieć ze sobą zabrać, lub przewóz dzieci. Liczymy, że z roku na rok uda się coraz lepiej dopasować tą ofertę sprzętową do potrzeb katowiczan. Prócz powiększenia sieci stacji, miasto planuje również rozbudowę ścieżek i tras rowerowych. Od lat konsekwentnie realizujemy założony program budowy tras rowerowych, nie tylko ścieżek. Ścieżka to bardziej w wymiarze rekreacyjnym, trasa rowerowa ma funkcje komunikacyjne, ma łączyć określone ważne punkty miasta. W tym roku za kwotę około 13 milionów chcemy wybudować 13 kilometrów takich tras. Koncentrujemy się na łączeniu, czy niwelowaniu takich białych plam. Czyli mamy już w wielu punktach miasta dosyć dobrze tą infrastrukturę funkcjonującą, zbudowaną. Teraz chodzi o to, żeby łączyć te obszary ze sobą, bo da to ciągłość i sprawi, że rzeczywiście rower będzie jeszcze zyskiwał na atrakcyjności jako środek transportu. W związku z pandemią po raz kolejny miasto apeluje o zachowanie ostrożności przy korzystaniu z ogólnodostępnego sprzętu rowerowego. Rowery są, jak to się mówi, współdzielone, czyli ja korzystam, ale po mnie też będzie ktoś korzystał. I zostawmy ten sprzęt w takim stanie, jakim byśmy go chcieli odebrać ze stacji. Nie chodzi tutaj tylko o stan techniczny, także, ale o te kwestie właśnie higieniczno-sanitarne. Wiadomo, że warto przed skorzystaniem z roweru przeczyścić uchwyty, przeczyścić rączki, zdezynfekować, przeczyścić siodełko, te elementy, które chcemy dotknąć, a i po jeździe, po skorzystaniu warto to zrobić. To taki widomy znak solidaryzmu społecznego i myślenia nie tylko o sobie, ale i o innych. W ubiegłym roku zarejestrowało się ponad 8 tysięcy nowych użytkowników rowerów miejskich, a ich ogólna liczba to obecnie 71,5 tysiąca osób. Więcej informacji na temat katowickiego roweru miejskiego można znaleźć na stronie citybybike.pl.